Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny, czwarty odcinek czwartego sezonu. Fajnie, z MTA DayZ. Już sobie włączę stoper, żebym nie zapomniał. Dobra. I możemy jechać na jakąś akcję. No i dobrze. No i znowu samemu gram, no bo pisał do mnie ktoś dzisiaj w poprzednim komentarz pod poprzednim odcinkiem, że chciałby ze mną coś nagrać z MTA. I ja mu napisałem, no czemu nie, tylko żebyś mi Skype'a podał. Ale no, widać, że się chłopak nie zgłosił. Jaka laska. Mogłoby mieć większe. I tu i tam, dobra. I co mogę powiedzieć, no znowu samemu, trudno, nie mam wyjścia. Ale nagrywać i tak chcę dla was z tego MTA, bo to dalej jest fajna, popularna gierka. Więc nie zrezygnuję z tej gry jak najprędzej. Dlatego sobie teraz jeszcze kupię 5 slotów na start. Fuck, ha 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 ha, widzisz, mam refleksa, a ty nie. Dobra, dokupiłem sobie 5 slotów. I sorki, że mogę tak dziwnie mówić, ale mam takiego dość nietypowego cukierka o nazwie, jak? Szkloki, o. Takie dość takie typowo śląskie cukierki. Szkloki, bo kolega był u mnie i przyniósł mi taką paczkę cuksów. I mogę tak dziwnie mówić, więc wybaczcie. Ale mimo wszystko będę go jakoś tam. Nie ma zombiaczku. Chciałabyś mnie zabić. Ale nie ma bata. Musiałbym sobie teraz haczetę znaleźć. I miałbym już po prostu z głowy. A może sobie jeszcze trochę przybliżę mikro. Tylko tak, żebyście wiecie, no. Ja muszę ogarnąć grę, a ja muszę ogarnąć tak mikro, żeby mi nie upadło. O, tu mamy wire fence'a, ale to jeszcze nie wszystko. Znowu beanska, no ale powiem wam szczerze, żeby mi się już jedzenie nie chciało zbierać, ale wezmę, powiem wam szczerze. Musi być jakiś taki mini zapasik. Tu kolejne jedzenie. Nie no, dużo jedzenia. Ale się może przydać to jedzenie jako zapas jedzenia. Taki prowiant typowy. Pićko też by mi się przydało, bo wiecie, picie też jest ważną rzeczą. Czekaj, może tu coś się znajdzie. Nie. Jednak nie. I co mogę powiedzieć? No, przydałoby mi się z kimś nagrywać MTA, nie tylko solo. Bo wiecie, nie lubię za bardzo też grać samemu w MTA, ale jak już nie mam wyjścia, to biorę się do roboty i sam to nagrywam. Chyba że kogoś napotkam za ten czas na tym serwerze, kto mnie po prostu zna z YouTube'a, to po prostu sobie ze mną zagra przy odcinku. Kurde, zombie musiały tu przyjść. A chciałem wziąć jakiegoś pistola. O, masz z piąchy, o tak. Z kobiecej piąchy. Dobra. Ja bym szybko wziął ten pistol. Szybko, tak mega szybko. O, jest, dobra. Bierzemy go. Jeszcze sobie go nałożę. O, dobra. Taki. Jak ona trzyma tego pistola? Jakby zamiast dłoni miała pistola. Fu. Trochę obrzydliwe, powiem wam szczerze. Ale niech już tak będzie. Przydałby mi się w tej. O, haczetka. No to teraz będziemy jechać. Teraz będziemy każdego zombiaczka jechać. Szczerze, to ja bym tego pistola wywalił, bo mi nie będzie potrzebny. Dobra. No, pisze mi teraz, że kopiowanie itemów będzie grożone banem. No i taka prawda. Bo to jest jakby w pewnym rodzaju oszustwo. No, come on, bitches. No, grubasa nie mogę trafić. O, pięknie.
No, chodź tu, wyciacham cię. O tak, pięknie. Ile mam? 30, a za każde 5 slotów jest 100 GP. Bleczko, o. Jedzenie się może przydać. Nie powiem. Ale teraz najbardziej mi zależy na tym, abym znalazł sobie plecak. Najlepiej jakby to był kojot. Jakby był kojot, to już od razu biorę na 100% i po prostu będzie git. Chyba że sobie zamiast tego będę zombiaków zabijał i sobie dokupowywał co jakiś czas 5 slotów. O, 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 co to jest? Mały plecaczek. Gówno mi dało, ale dobra. O, tu pewnie to samo. O, proszę, wiedziałem. Kurde, za dużo tego jedzenia mam. To ciągle jedzenie jest. Za mało picia, za mało plecaków. O, dostałem 50. Jeszcze 20 punktów. To jeszcze za 4 zombiaczki pochlastać. I już będę miał kolejne 100 punktów na 5 slotów. I tak właśnie w ten sposób można sobie zwiększać ekwipunek. To jest naprawdę wyjątkowo duży plus. Ja bym tą pizzę wywalił i wziął tirę. O, o, o. I te toolbelty też. Przybory to są bardziej. Bo to już, jak widzicie, Word Daisy zostało nieźle prze... O, F3, aby odczytać. To czekajcie. F3. Nie! Ja pierdzielę. Nie piszcie mi teraz do... Na litość boską. Przez ciebie. Ja pisk. O Boże, czekaj. Wiedziałem, że już widzowie będą do mnie pisać. Ale nie sądziłem, że aż tak. To sobie tutaj wejdę na dach i zacznę pisać. Okej. Kurde, ja cię pizgam. Muszę stworzyć grupę. Drużyna Skorpia. Czekaj, muszę. I teraz muszę zaprosić kogoś. Invite player. To będzie FBI. Dobra. Okej. Yo. Dobra. Mogę sobie teraz wyskoczyć, ale przez mojego widza mam teraz zaledwie 5000 krwi. Za co jestem mu w stanie podziękować. Wpieprzaj to wszystko. O, proszę. Świetnie, normalnie I like this. Nie chcę tego chlać, tylko to zjeść. Bo straciłem mnóstwo krwi. No ale muszę teraz ogarnąć to pisanie na PW. O, jest kolejna fasolka. Nie no, coś mam dzisiaj szczęście do jedzenia. No i jeżeli zaraz znajdę mapę, to zlokalizuję jednego z moich widzów. I po prostu będziemy... No ja wiedziałem, ja już wiedziałem po prostu, że ktoś do mnie zacznie pisać, ale nie sądziłem, że jeszcze na PW i o mało bym nie zginął. To bym go zatłukł. Tak już powiem z bliska. No, tam kolejny zombiak, to go zaraz ojedziemy. Masz tu, pięknie. Tam kolejny. Ciul. O kurde, o kurde, ile tu... O w mordę. Nie, to już porządnie obrywam. Nie, tylko nie gadajcie, że ja jeszcze krwawię. Dobra, o kurde, no to kupujemy 5 slotów. Ale znowu straciłem mnóstwo krwi. Aj, genialnie, genialnie. Winchester.
bierzemy sobie tą strzelbę. O, proszę. Co teraz trzymasz, złotko, w dłoni swojej? O, butla wody się przyda. Bo za pomocą tej butli będę mógł sobie ciągle uzupełniać zapasy wody. O, radio device się weźmie. Ta, nagrywam. No, ja muszę ludziom pisać, że ja po prostu nagrywam i nie mam czasu na pisanie. Dobra. Okej. O. Tutaj pewnie jest znowu gówno. No, zgadza się, jak nic. Teraz muszę jeszcze się oszczędzać, bo mam zaledwie 4000 krwi. No i za chwilę po mnie przyjedzie mój kompan i widz, kompan, nie wiem już o niego mówić. I po prostu zaczniemy przygody kolejne na Word Daisy. Ja ciągle mylę X Word Daisy, bo wcześniej się nazywał X Daisy. I po prostu wiecie, z przyzwyczajenia. Burger. O! Przyda się. Muszę sobie coś zjeść. Okej. Dobra. Świetnie. Co to było? Radio device. Dobra. Okej. Sprawdzam, czy tu jeszcze czegoś nie ma użytecznego. A jak nic się nie znajdzie, to możemy sobie dalej. Tire kolejne, świetnie. Ja już bym sobie wziął to tire. Mleko sobie wypił, żeby zregenerować. Zajebiście, żeś mu komuś tam podwalił pojazd. Moja krew, mój widzu, moja krew, bo ja też kiedyś podkradałem pojazd i to tak bezwzględnie. No to super. Jak coś, to mówię do ciebie w tej chwili. No czemu ta strzelba wygląda trochę jak spaz? Nie wiem, mam po prostu takie wrażenie. Ale dobra. W to już nie wchodzę w temat. Tylko po prostu szukamy dalej itemów. Ja bym wolał iść jeszcze do jakiegoś szpitala. Właśnie. A wiecie co? Mnie teraz by najbardziej zależało na tym, aby pójść do szpitala i wziąć sobie medikita. Ja wiem, gdzie jest szpital, bo sobie teraz przypomniałem. Więc się do niego też kierujemy. Sobie jeszcze tak wezmę w tą stronę mikro. Nie. Dobra, masz mapę. O, coś słyszałem. O, jest, tam mój kompan. Dobra. No to pakuj mi do samochodu. Ale dziwny pojazd, powiem wam szczerze. O, jest, I love it. Fuck this shit. Do. Jedź przed siebie. Dobra. Ja sobie sprawdzę, ile mam GP. No dobra. Spoko. Maroko. Patrzcie, nawet 15 minut nie ma, a już się coś ciekawego może wydarzyć. Dzisiaj na pewno będzie godzinny odcinek. A jak nie, to może go jeszcze przedłużę bardziej. Szukamy normalnie wszystkiego. Nie wiem. Cokolwiek.
Byleby nie było nudno. Ja wiem. Dobra, sprawdzę, czy myślisz, że ja znam sposoby. No to jedź do... Nie wiem, gdzie mamy jechać, kurczę. Szpitala, o. Tak. O, ja będę prowadził. Mój pojazd. A teraz wypad. Dzięki. Messa! Messa, kurde. Już mi się kojarzy z piosenką Nossa. Wsadź mi do kibla... Nie wiem co, kurde. Dobra, gdzieś mi się ten szpital ukrywa. A chyba jest niedaleko. Ale nie, pojazd zarąbisty. Nie ma co. Wręcz pasuje do tego. O, dobra, mamy szpital. Dobra, ja sobie potnę zombiaczki. Pięknie. Dobra, muszę wziąć teraz medykamenty. Medikity. Pięknie. Jeszcze jednego sobie użyję. Muszę. Co? Nie mogę. Ale gówno. Dobra, to jeszcze sobie wezmę innego na zapasowe. O, to sobie wybiję te zombiaczki. No chodźcie, come on, bitches. No kurde, jak mogłem nie trafić? Ej no. Skorpio, ogarnij dupę. Jak możesz nie trafiać? O, proszę, w końcu. Ciul, dobrze. Ile mam punktów? No nie, a tam, do zatłuczenia, come on, bitch. O, dobrze. I kupujemy sobie kolejne 5 slotów. Dobra. Jedziemy, panie. Ja bym powiedział, że zatankowalibyśmy ten pojazd, jeżeli bym znalazł tylko kanistra. A, szkoła jazdy. Nie ma co. Dobra. Okej. Jedziemy jeszcze po kanistra. Jeżeli w ogóle go gdzieś znajdę. Dobra. Tu zombiaczki. A walić to, że mi strzałki wskazują. W dupie tam mam. Jedziemy sobie jak chcemy. O. Przejedziemy sobie tutaj. Sprawdzimy, czy nie ma tu czegoś przydatnego. Co tam masz? Aha, czyli muszę wysiąść. Jak mnie mam. No, chcę sobie. O, super, jak mnie. Uuu, ammo! Wy się przyda. I jeszcze wezmę to, dobra. Okej. Możemy jechać. Weź sobie tą broń. I ci dam ammo. To czekaj, podzielimy się teraz. Dobra, rozrzuciłem mu trochę ammo. Czekaj, o dobra, jest. O to mi chodziło. No come on! Masz full... EQ. Naciśnij
F4. I ile masz GP? O to chodzi, żebyś wydawał to, co dostajesz. No, ile masz, chłopak? No. 100 GP równa się, no równa się 5 slotów. Dobra. Wsiadaj, panie. Dobra, wyważamy drzwi, o tak. nie ma za co. No, jeszcze wydupiłem słup. Świetnie. O, kanister. O, i jeszcze tank part. Czekaj, kanister jest, kanister. O kurde, nie ma męczenia mojego koleżki. Dobra. Aha, oni jego gonią. O ty pindo. O tak, dostajecie ostre cięgi, są. Zombiak zawalnął zombiaka. Świetnie, normalnie. O tak, jakaś siekanina. Normalnie krojona cebulka. O, kolejny przyszedł do posiekania. Kurde, gincie wszyscy. No dobra. Sprawdzę, czy coś tu jeszcze mają. Spas! O, w mordę. A z jednej strony wziąłbym to, bo kiedyś by mi się to przydało. W ogóle ile mam punktów, jak stoję z moimi punktami, ile w ogóle mamy, dobra. O, painkiller, nie, w sumie jeszcze. Gdzie on jest? Dobra. O, mapa dla mnie, dobra. To sobie wezmę. Uli infield. To wiecie co? Ja sobie spaza wywalę. Biorę sobie Lee Infield mag. O proszę. Aż się opłaca. O, i jeszcze punkty dostałem. 90. Dobra. Spoko. Maska odpadła. Dobra. Wszędzie kanistry, nie kanistry. Okej. Ciach. No nie, jak mogłem nie trafić. O, teraz poszło pięknie. Ty możesz tu tankować, a ja najwyżej coś powybijam. O tak. Ciach, o tak. Jeszcze nawet plecaka żonę. O, tam sobie wybiję tą armię. Dobra, ja się zgałem. A, double kill. Ładnie. Double. No, nie mogę trafić. No, chyba se jajo robić. O tak. Och, fuja. Spieprzam stamtąd. Ty, ktoś helkom lata. No nie żartujcie sobie. Fuck. Muszę zrobić cięcie na chwilę. Więc ZW. Okej, już jestem. No niestety nie nabawiłem się przyjemnej rzeczy, no gdyż zginąłem niestety. Ale no na tyle dobrze, żem się zrespił niedaleko wojska, więc to jest duży, ogromny plus dla tego. O, i już mapa GPS, świetnie. W ogóle ile mam punktów, no to sobie już na start kupuję 5 slotów. No i niestety padłem i trzeba jeszcze raz szukać itemów, a miałbym pojazda. Mesę, kurde. No i super, mam teraz... Gówno, a nie mesę. Dobra, 70 GP. No nie, naprawdę, duży plus jest tutaj w tym, na tym serwerze, że można co jakieś 5 minut dostawać 50 GP. To jest naprawdę geniusz. Ale kurde, pewnie nawet 30 minut miałem przegranych.
A może i miałem, ale co mnie to w sumie. Kolejny GPS i tank part. A wezmę go. Przyda się kiedyś. Tutaj zapewne nikt nie szukał niczego, więc może będzie okazja do tego, żeby znaleźć jakieś tutaj porządne itemy. A wiecie, jeszcze jestem na terenie Arei, więc... Czemu? Więc może jeszcze będę miał okazję coś tam znaleźć. Ten koleś teraz mi radzi nie iść tam, bo jest 30 osób na serwie, a w gówno mnie to obchodzi. Ja tu chcę się bawić fajnie, zajebiście, a nie mi tu pisz, że nie idź tam, kurde. Jakbym tam nie poszedł, to bym stchórzył, proste. A ja nie chcę tchórzyć, ja chcę grać. Chcę poczuć tą epickość, jak wiatr na włosach. Jak powiew wiatru na moich włosach, no. Coś takiego. Trudno. Pójdę tam, zginę, no i co? Będzie przynajmniej jakaś akcja. Ale zanim się tam wybiorę, to bym przeszukał jakieś przedmioty. O, kolejny tank part, tego nie będę już brał, bo mi nie będzie potrzebny. Ja chcę tylko może znaleźć coś, co po prostu by mi pomogło bardzo. Może to coś będzie. A nie, to już chyba był ten tank parts, którego już przeszukałem. Ale mam teraz MP5, a miałem wcześniej Winchestera, więc mi się bardziej opłaca mieć taką lekką broń, ale szybko strzelną. Kurde, ale no naprawdę, serio, już w 20 minucie musiałem paść. Ach, litości nawet ludzie nie macie, tylko zabijacie się nawzajem. Współczuję wam, mi to ostro, że po prostu tak musicie się traktować nawzajem, a jesteśmy tylko ludźmi do cholery. Takim samym do cholery gatunkiem ludzkim. Ale cóż, zabijać się trzeba. Po to my żyjemy na tym świecie, żeby umierać, bądź też ginąć z czyjejś ręki. O, granacik! To komuś zaraz przywalę tym granatem. O, shit, shit! Ja nie mam haczety, a mnie właśnie w tej chwili by się przydała haczeta. Najważniejsza broń do siekania zombiaczków. O, tutaj mamy tirę. Ty tam się nie dostaniesz, więc nawet nie próbuj. Nie próbuj, bo źle skończysz. Mówię ci. Dobra, możemy stąd iść. Tutaj mamy mleko. Ale też zombie. Kurde, ile tutaj jest zombiaków. Ja pierdź. Ja bym stąd teraz tu wyszedł, bo tutaj no na pewno nic nie znajdę ciekawego. O proszę, tak sobie mogę przejść, bo tutaj jest bliżej. I do wojska bym tutaj szybciej trafił. Koleś, mi napisałeś, żebym nie szedł do wojska, ale twoją radę mam gdzieś. Chcę się bawić. A to czy zginę, czy nie, to mnie już zwisa i powiewa. Więc... trudno. Przynajmniej będzie jakaś dobra akcja. No, ta akcja akurat nie była najlepsza, bo nawet nie starałem się komuś strzelić, tylko spieprzałem. Jak ostatni skurczybyk. No i skończyłem źle. No to wyszło. Dobra. W ogóle mam jakieś... co ty mi tu, chłopie, robisz? 70 GP, dobra. Jeszcze raz sobie coś muszę dostać. GP. GPS-ów. GP. GP właściwie. Już mi się to skojarzyło z urządzeniem GPS. Ale GPS. Tak. O, kanister. Chociaż nie wiem na co. Wód. What the f... Pronto. Jest tak. Co jest, no? Nie mogę przeszukać, ale zdzierstwo. Dobra, walcie się wszyscy. O. Morfina. I jakiś pistol. Pistol bez ammo. No super.
A twoja stara cię zabiła, hehech. Tak teraz czytam te ich komentarze, te posty, to normalnie śmiać mi się chce. Boże, jakie niektóre teksty padają, że aż normalnie śmiać mi się chce. Dobra, idziemy do wojska, ryzykujemy życiem i ma być sieba dabadu akcja. Okej. Już się boję, szczerze wam tak powiem. O, już się zrymowało. I coś mnie zaswędziało. Nie wiem, no teraz bawię się, kurde. Rybami, chociaż nie wiem czemu. Kurde, ja się już tutaj boję, że zginę. Więc akcja i ryzyko gwarantowane. Tylko u mnie. No, chodźcie, chodźcie. Powybijam was. Miałem nie przejść, ale udało się. Nie, w ogóle fajnie, że tu powstawiałeś fanki budynki. Tak, pozdrawiam administratora tego serwera i jego ziomków, adminów. W ogóle gdzie jest przejście? Od tego zacznijmy. Już mi serce pulsuje 100 na minutę. Więc naprawdę już się dygam, chwileczkę. Powolutku się już dygam. Bo wiem, że tu ktoś może akcję rozplanować. Dlatego dla bezpieczeństwa wejdę sobie tym wyjściem. Czekaj. No kurde. No tak mi nie zniszczysz. O, proszę. Precyzyjnie. Przeładuję sobie kolejne tire. Chociaż nie wiem, na co mi teraz będzie tire. Ale wezmę, kurde, weź. O, o to mi chodziło. Dobrze. Ja teraz muszę uważać. He, serio? Nie no, zamknięte. O Boż. A zniszczy się to? Aaaa! Złota ręka i zrobiła to. O! Dobra, czyli coś dobrze zrobiłem, jak nie mam, ale teraz muszę uważać, bo się jeszcze bardziej dygam. Najlepiej jak teraz bym sobie zakupił, kurde, nie chcę F3, chcę sobie kupić, o, proszę, 5 slotów do plecaczka. Farci ci się, jak nie zginiesz. Te. Dobra. Nie, dobra. Nie pisz teraz do mnie, bo ja tu muszę się skupić na akcji. Wiesz, już się robi strasznie ostro na tym wojsku. Kolejne tire. Ale spokojnie, ja tu mam sporo slotów. To ja mogę sobie brać takie pierdółki. Póki co. O. Lee Infield. Szczerze, mnie by się to nie przydało. Ja szukam tu czegoś naprawdę. O w mordę jeża. O ja cię pierdziel. Dobra, kimkolwiek tu byłeś, zaczynam się ciebie bać. Yes. Masakra. Totalna masakra, tyle ci powiem. Ja cię... Nie, dobra, bez komentarza nawet. PDW. Zajebiście, PDW. Ale ja chciałbym tych ludzi, ludów przeszukać. Tak zginęli, że normalnie ich się nie da przeszukać. Zarąbiście. Idziemy teraz na dół. Czekaj, tu coś jest. O, mapcia, mapcia. Jakiś plecaczek. Alice pack. Aha, nie, mam już zbyt dużo slotów. Prawie doganiam kojota.
Dobra. Kurde, ale ja i tak się dygam, nawet jeżeli nikogo tu nie ma. To ja normalnie ręce trzymam na pulsie. A to co za plecak? Alice. Kurde. Ciągle Alice. Dobra, ale jest dobrze. Muszę się tego trzymać, że po prostu przetrwam to. Teraz to muszę przetrwać. A, stoper włączyłem, bo myślałem, że sobie stoi. O! Hatcheta. Pięknie. To hatchetę sobie już mogę nałożyć. A spaza musiałem go wykorzystać, żeby sobie przejście zrobić. Kolejne tire. Ja cię nie mogę, no. Już mam 4 tire. Świetnie. A jak już coś jeszcze będę potrzebował, to... Engine. Dobra, teraz będę musiał coś wypieprzyć. A wypieprzę MP5, bo mi będzie przeszkadzać. Lornetkę, która też mi się nie przyda. Zjadłbym sobie coś. O, i mogę już sobie brać po prostu tego engine'a. Engine jest. No i mam już właściwie 4 tire i jednego engine'a i starczyłoby mi już i tank parta. I starczyłoby mi już na pojazd. Totalnie na pojazd. Byle jaki, ale żeby był. I już naprawdę byłoby cudeńko. Radio device wezmę sobie. Biorę to, co mi nie zajmuje slotów. A jak znajdę jakieś zombiaczki, to je powybijam po prostu, żeby mi dały spokój. No, wiedziałem. Respiarka zombiaków! O kurde. Ale posiekałem. Dobra, co my tu mamy? M4, biorę ją, tylko... Co ja teraz muszę wywalić? Nie, no ja cię. Granata wywalę. I jeszcze coś muszę wywalić, żeby po prostu wziąć coś. A pizzę wywalę i biorę tą M4. O, proszę. Może gdzieś tu będzie ammo do M4. Nie wiem. Czekaj. Nie, to był zombiak dalej. Ale nie no, zombie na pewno nie mają M4. To nie przesadzajcie. Spokojnie. Dobra. Zrobimy to, co trzeba. Uciekniemy stąd. Ja bym jeszcze znalazł ammo do M4. Myślałem, że to się da zniszczyć. Muszę teraz... ekstra uważać, żebym naprawdę ekstra tego nie zawalił, co my tu mamy, bo same ammosy są. O, mamy tego. Aha, teraz muszę znowu coś wywalić. Bandaża wywalę. To wezmę, wywalę i biorę bandaża z powrotem, bo jest mój. O, i teraz wyglądam nieźle. Okej, okay, dobra. Już mój kompan przyszedł. Co my tu mamy, co my tu mamy, co my tu mamy? Okej, okay, to już nic. Wychodzimy stąd. I po prostu spieprzamy. I to ostro. Bo jak coś mi się jeszcze stanie, to sobie tego nie daruję i zakończę odcinek najwyżej. O, dobra. Widzę mojego kompana, który jest już niedaleko stąd. To ja już do niego będę fruwał. I wtedy wiecie. Będzie gites. O, zombiaczek, zombiaczek, zombiaczek. O, tak. Aha, myślałem, że mam 100. Mam tylko 50. Jak teraz mi tylko przyjdzie kolejne 50, to... Okej. Okay. To ja tam dobiegnę. Żeby się teraz nie okazało, że za chwilę będzie spawn itemów, bo kurde, nie chce mi się potem wracać. Więc wiecie, jakbym już miał ten spawn itemów, to miałbym już obcykane wszystkie itemki. A jakby ktoś spróbował się włamać, to kill, bitch. O Jezu, ale się dupnąłem.
gleba na ziemię normalnie. Ile już minut nagrywam? O, 40 już będzie prawie. To dobrze. Czyli już wiadomo, że coś się ciekawego stało. Oczywiście postaram się, żeby odcinek trwał do godziny. Żeby coś się na ostro działo. Tutaj pistol, to ja mam to w dupie. I biegnę sobie do mojego kompana. Aha. Który jest w szpitalu i teraz mi napisał, że ktoś tu był. A może duchy? Nie wiem. O, proszę. Proszę. I kupuję sobie 5 slotów. Dziękuję. Okej. Okay. O, chodź tu. Ciul, dobrze. A, widać, że pan Destron znowu naburmuszony. Oj. Oczywiście bez obrazy, ale jak czytam posty, to ja normalnie śmiać mi się chce. Równie dobrze. O, zabity. Zabity. Kurde, jeden mi się tu ostro. O tak. Ładne kombo cisnę. Nie! Ty idioto skończony. Ruski. O fuck. Kurde, gdzie jest mój? Bo ja będę strzelał. Kurde. Już nie wiem, przez kogo oberwałem. Dobra, to jest mój. O fuck, fuck. Dobra, walka na śmierć i życie. Teraz nie wiem, który jest który. Okej, okay, musiałem trafić ze spaza. A, to jest ten, który tu jest ze mną. Czyli to jest mój, dobra. Frajerze, czemu wyszłeś? Co za zakichany tchórz. Tyle powiem. Który wydmuchał cały kurz. Dobra, ciul. Dobra, ja po... I need medicaments! Cholera. Już się trzęsę cały. Za chwilę będę miał pełne portki strachu. Ja pierdzi. Au! No jeszcze mi przywalił. Co za frajerzyna. O kurde, wrócił. Nie, to jest... Kurde. What the fuck? Zaraz mu przywalę. I to ostro. No dobra, zajmę go zombiakami. To jest ten, który chce mnie rozciachać. Niech biegnie do mnie, do cholery. Kurde. No chodź tu, biegnij do cholery. To jest dobra, już wiem, który jest który. Tego będę mógł wybić. Fuck. Dobra, przyciągnąłem go do siebie, więc go zaraz wybiję z rytmu. Widzicie, już jest jakaś zajebista akcja. A, to... Przepraszam, panie Destronie, nie wiedziałem, że jesteś administratorem tego serwera. Więc wybacz. I don't know who you are. O, w mordy, jaka tam jest rzeź! O, w mordę, w pizda. Ja bym spieprzał, ja tylko potrzebuję medykamentów. Ja pierdzielę i po raz drugi dedłeś. Tuturut. Przykro mi, fail, zaliczył pan faila. Medykamenty, I need medicaments. Speed, hurry up. Właśnie nie speed, tylko hurry up. Nie, dobra, muszę teraz wziąć medykamenty i to jak najprędzej. Pierdzielaj to wszystko. Uff, dobra.
Ja bym się teraz tym kolesiem zajął. Powiem wam szczerze, tego od siedmiu boleści, który mnie zajumał. Teraz się go po prostu boję. Lekko. Wezmę sobie bandaża i morfinę i no to dobra, wszystko. Tak. Ale przeżyłem. Dobra, nie mam czasu na pisanie do cholery, bo ja mam tu niebezpieczeństwo. I to takie niebezpieczeństwo, że się srać chcę. Widzicie, jaka tutaj się rzeź stała? Fuck is shit. Gdzie ten frajer? Ile tu truposzów? Ja pierdzie. Gdzie frajer? Gdzież ten frajer zniknął? Lol. Sprawdzę, gdzie ten zombiak, ten człowiek się błąka, bo ja bym go dorwał za to, że zabił mojego ziomka. Ja bym go dorwał i zabił gołymi łapami. No może bym mu wsadził lufę od shotguna w mordę. O, tam jest ta pinda. Jebecz! Pomściłem cię, kumplu! Bitch! I co teraz? Posrało kakao? Tylko o, jeszcze mi jedno ammo zostało od spaza. Normalnie aż mi się leje z mordy, jak zabijam kogoś. 46 minut, super. Ja bym już zakończył ten odcinek, powiem wam szczerze. Axis nie żyje, la 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 la. Tak. Uuu, deczka! Aż smacznie. Ciul. Ciul. O tak, padajcie, sukwy. O kurde, aż równe 100. No to sobie z tej okazji... Wow, nie straszcie mnie, ludzie. Kolejne 5 slotów do plecaczka. Ten zębiak był dla mnie taki podejrzany. Aż powera dostałem. Ciul. Dobra. Szczerze to ja bym się tutaj już wynosił. Więc nie wiem, no tą łódeczką sobie powinę. Sprawdzę w ogóle, czy ona jest stabilna. Jep, na wodę. Wskakuj i sprawdzaj, czego do niej trzeba. Engine, dobra. To też będzie. Najpierw muszę do wody wskoczyć. Dobra, J. I wsadzamy engine'a. Pięknie. Teraz sobie tylko płyniemy. Przydałoby się zatankować, ale w dupie to już mam, powiem wam szczerze. Mam łódkę. Pozdrawiam tego, który zabił mojego ziomka. Czyli pana Axisa. Tak. O, 50 GP. A, jeszcze trochę i bym sobie dołożył z 5 slotów znowu. A, ja w ogóle muszę się napić i coś zjeść. Dobra. Skonsumowałem żarełko. Dobra. Teraz sobie płyniemy. Mam chyba mapę, o tak, to ja już mogę lokalizować mojego ziomka. Jak coś, to płynę po ciebie, ziom. Ziom. Okej, aż się kozaczko trochę czuję, ale wiecie, żebym nie przesadzał. I czemu się zbliżam tak do mikro? Bo lubię się tak zbliżać. Muszę sobie jeszcze ustawić. Ale akcja była, jest i będzie do cholery. Mówiłem, że tylko takie akcje u mnie. Czy mi się zdaje, czy ten koleś sobie też pływa? Figu migu. I powiem wam szczerze, że za chwilę bym chciał jakąś bazę znaleźć. Boże, znaleźć, zrobić i zakończyć odcinek, zakotwiczyć się po prostu. Bo już mam lekko dość, powiem wam szczerze. Dzisiaj były takie emocje, na początku zginąłem,
I teraz ktoś z mojej ręki zginął. I jeszcze pomściłem mojego widza, którego pozdrawiam na tym odcinku. I mówię to z ręką na pulsie. Dobra. Już podpływamy do ziomka. Ziomek już na mnie czeka. Okej. No i to gdzie nie idzie, teraz sobie popłyniemy. Zobaczę sobie na mapkę. A w sumie płyniemy do LS. To co to dla mnie za różnica? Dobra. O w mordę, czekaj, już wracam po ciebie, ziom. Już, spokojnie. Dobra, ja się już zatrzymuję. Ziom umie pływać, pięknie. I możesz wsiadać. I płyniemy se. Gdybym się nie zrespił w Bone County, to bym ja to zakończył, ale tak to nabawiłem się strachu, zabić, mordu i świetnej zabawy. I tak właśnie oczekiwałem. Już od dawna oczekiwałem, że coś w MTA się w końcu może stać. I tak też się stało. Dobra, teraz gdzieś trzeba płynąć. Najlepiej w stronę LS. Jeszcze nic do mnie nie napisał mój kumpel. No ba. Ale nie no, akcja nieźle odwinięta, tylko szkoda, że trochę ammo zużyłem, bo tak to bym go na hita zdjął. Ale dostała sukwa po mordzie. I już więcej mi nie będzie... Tak. I więcej mi już nie będzie bić moich ziomków, widzów. Nie pozwalam sobie na coś takiego. Dobra, teraz trzeba zakręcić. Zakręcić. W ogóle sprawdzę, jak płynę. No, dobrze płynę, to spokojnie. Dopłyniemy tam, zrobimy sobie mini bazę. A masz namiot? Okej, sobie dopłyniemy. I właściwie może nawet teraz zakończę odcinek, zobaczymy. Wiecie, żeby nie było. Okej, już prawie na miejscu. No to sobie popłynąłem. Kurde, ale jaja. O Boże, Boże, Bożenko. Dobra, ja bym stąd wychodził. Za mną. Dobra. Szukamy jakiegoś ustronnego miejsca. I zakończymy sobie odcineczek. Nie pokażemy wam dokładnie, gdzie bazę zrobimy, tylko finish. O, chyba sobie już nawet skombinowałem dobre miejsce na zakończenie odcinka. Powiem wam tak. No i pożegnamy się już, bo widać, że i tak dość się akcji wydarzyło, a nie chciałbym tylko bardziej przedłużać, więc wiecie, no dla mojego dobra i dla dobra czasu odcinka, żeby wiecie, nie przesadzić znowu. O, już tam sobie pójdziemy na górkę i zakończymy odcineczek. Okej, tu możemy już zakończyć odcinek. Ustaw się koło mnie. Okej, dobra, żegnamy się już tutaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie czwartego odcinka, czwartego sezonu MTA DayZ.
Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Z tej strony był Skorpio. Yo, peace!